Witam kochani. Kupiliśmy lodówkę, tak jak już wiecie, właśnie przyjechała. Panowie mi ją rozpakowali. Podobno w czasach korony nie wnoszą na górę, musiałam zapłacić ekstra. Zapłaciłam, ale idziemy teraz właśnie zobaczyć, gdzie jest lodówka. Na razie jeszcze nie umyłam. Tak wygląda nasza lodówka. Jest bardzo duża. Żeby było, to ja tak jestem dotąd mniej więcej. Dotąd. Tu mamy okno, tu mamy tak. Małą tą zamrażarkę. Przepraszam, nic chyba nie widzicie. Tak, tu jest mała zamrażarka. I tu obok stała zawsze lodówka. No, widzicie tylko białe. I teraz. Dobra, zamknęłam ją. Ona będzie tam pchnięta do ściany, bo na razie ja ją muszę umyć. I tak jak Wam mówiłam, zdradzę Wam tajemnicę, dlaczego myśmy kupili. Oczywiście kupiliśmy lodówkę bez zamrażarki, bo my mamy jeszcze taką olbrzymią zamrażarkę. Ta to jest malutka, podręczna na lody, wędliny, takie rzeczy. Ta, co tutaj stoi. A mamy taką olbrzymią jeszcze zamrażarkę, ale to ona stoi w innym pomieszczeniu. Muszę wyjść z domu i wejść innym wejściem do domu. I pokażę Wam teraz, jak wyglądała nasza stara. Ja już to ją trochę przebudowałam, bo na napoje właśnie półki my za bardzo nie będziemy potrzebować, natomiast zależy nam tutaj na ilości półek. I mamy tak, jedną szufladę, to jest to Fresh Zone. O. I te dwie szuflady są też coś jakieś. Jakieś zonę. Muszę się doczytać, bo ja to jestem starej daty, ja się na takich rzeczach nie znam, słuchajcie. Zaświecę światło, bo to jest ciemno, jest dokładnie. To jest tak zwana nasza spiżarka. Żeby kuchni sobie nie zagracać, to tutaj właśnie trzymamy tą małą zamrażarkę, no i teraz lodówkę. A, tu się coś robi. Jezu, ja muszę poczytać, wiecie co, jaki człowiek jest. Stary, głupi. Tylko zdarłam te folijki wszystkie. Niech ona się wywietrzy, bo nowe lodówki śmierdzą. Potem ją będę myła. Ze starej lodówki wezmę więcej miejsca na jajka, chociaż my i tak pewnie będziemy trzymać w takich tych. Ale co mi się nie podoba, że chyba to namocowanie półek jest na stałe zrobione i ja muszę mieć tak, jak oni sobie zaprojektowali, a nie projektuję sobie sama. Jak mnie się podoba. To już jak widzicie, jedną wyjęłam, bo kto to po prostu, na co to taka mi półka? Przecież ja nie sięgnę ręką. Nie mam grubych rąk, ale ja bym nie sięgnęła do końca, żeby coś wyjąć. Teraz Wam pokażę starą lodówkę. To mamy, to jest stara lodówka, jest ok, jak to się mówi. I ona tutaj ma zamrażarnik, który trzeba rozmrozić. Tu są też zawsze lody trzymane, podręczne. I w środku ona jest taka. No na razie jest zapełniona. I jak widzicie, na naszą rodzinę to jest tragedia. Po prostu jak my zakupimy, to większość rzeczy musimy w zamrażarce trzymać. O, tak wygląda. Myśmy teraz w Wochenende mało rzeczy kupili. Bo żeby nie było za dużo do przekładania, teraz właśnie tą nową zapchamy. A mieściliśmy się w tej lodówce, ale było zawsze kiepsko, tak? Bo my mamy, jak widzicie, mnóstwo słoików, mnóstwo sosów. Takich rzeczy u nas jest naprawdę bardzo dużo. Ta szuflada na dole, to tam trzymamy sery żółte, tarte i jajka. Tu znowu jakieś tam sałatki, te. No to u nas po prostu tego jest, jogurty zawsze, tutaj na tej pierwszej półce mieliśmy wędliny, druga półka masło i sery, tu jogurty, jakieś deserki i słoiki, no i po prostu strasznie kiepsko, strasznie ciasno mieliśmy w tej lodówce. I słuchajcie, dlaczego myśmy kupili nową lodówkę? Ta teraz na razie stoi tu w jadalni, ale ona stąd wyleci. Wyleci jeszcze nie wiem gdzie, albo do garażu, albo właśnie do tamtego pomieszczenia, co się wchodzi z ogrodu. Tam jest jak gdyby
No kiedyś to może sobie zrobimy takie dwupokojowe mieszkanie, tam jest chyba 80 czy 80 czy więcej metrów kwadratowych. Jak któryś z synów będzie chciał przejąć dom, to my sobie tam po prostu zrobimy dwupokojowe mieszkanie, bo tam są tak właśnie dwa, trzy pomieszczenia. Jeszcze do tego można zaadoptować olbrzymi ten ogród zimowy, możemy zrobić. No zobaczymy, jakie będą plany, bo jak żaden nie będzie chciał tu zostać, no to tam nic nie będziemy robić. My to w tej chwili mówimy, że to jest piwnica, ale to jest jak gdyby parter domu, to jest kawałek parteru tego domu. Bo ten dom jest bardzo, bardzo długi, to jest kawałek parteru tego domu. I wchodzi się nie od ulicy, no tylko od ogrodu jest wejście. I tam właśnie trzymamy tą wielką naszą zamrażarkę i tam prawdopodobnie pójdzie ta lodówka. A dlaczego, kochani moi? Po pierwsze tak, mleko nam kiśnie, jak jest za długo w tej chwili trzymane bez lodówki, no bo ono stoi w garażu, wiadomo, jest w tej chwili gorąco i ono nam kiśnie. Jak zauważyliście, ostatnio nie kupujemy po całej zgrzewce mleka, tylko 2-3 kartony, żeby nam nie skisło. Także chcemy trzymać mleko w lodówce i napoje też w lodówce, piwa, napoje do picia, prawda? Przy czym nie chcemy, żeby to było w nie wiadomo jak niskiej temperaturze, tylko sobie niech stoi, niech będzie to schłodzone, dobre akurat do picia. I szukałam takiej małej lodówki na napoje. Jak zobaczyłam, słuchajcie, jakie są ceny, to one są wcale niewiele niższe te ceny niż te duże lodówki. Dlatego stwierdziłam, że tą lodówkę zrobimy po prostu jako getränkę, kühlschrank, jako właśnie na napoje lodówkę, no plus wiadomo lody w górnej półce. A ta nowa lodówka, no to będzie jedzeniowa. I tak jak mówię, ciężko, słuchajcie, pojechaliśmy do Media Markt i do Saturna i tam jest dosłownie po kilka sztuk wystawionych, ale wszystko są lodówki z zamrażarkami. A ja, jak dobrze wiecie, nie potrzebuję już zamrażarki. W związku z tym w internecie wyszukałam sobie samą lodówkę, potem wyszukałam, gdzie jest korzystniejsza cena. Koleżanka, która mieszka tu za granicą, w Austrii, jakieś 50 kilometrów ode mnie, poznałyśmy się w internecie a propos, powiedziała mi kiedyś przy zakupie swoich chyba jakichś mebli ogrodowych czy coś takiego, że kupuje z Otto i jest bardzo zadowolona. No i właśnie ja dokonałam zakupu monitora, który widzieliście w zeszłym tygodniu, tą lodówkę, jeszcze komputer, na który czekamy, również w sklepie Otto. Bardzo, słuchajcie, fajna sprawa, bo na przykład tydzień temu, w sobotę, ponad tydzień temu, bo dzisiaj mamy poniedziałek, otrzymaliśmy już monitor, a dopiero w piątek, tydzień później, ściągnięto nam pieniądze z konta, tak? Także mieliśmy ten tydzień, że jakby coś tam nie tego, no to zawsze można się wycofać, bo ja dałam takie zlecenie, żeby oni sobie pobrali sami pieniądze z konta. I słuchajcie, no ale się nie wycofam, bo właśnie, no kurczę, ja to mam z pamięcią, o co chodzi? Szukaliśmy lodówki bez zamrażarki. W marketach takich naziemnych się nie znajdzie, także sobie musiałam szukać w internecie. To ja już chyba to mówiłam. Kupiłam ze sklepu Otto, tak jest, już mówiłam, powtarzam się. Matko, starość, nie radość, po prostu. I wiecie co? I jestem zadowolona, bo no zobaczymy, jak te nowe się spiszą, te półki. Słuchajcie, moje kochane, wy jesteście takie lotne, zauważyłam, kobietki. Powiedzcie mi, napiszcie, do czego ja mam te szuflady, które są do owoców, które na przykład do wędlin, które mają, jak to się tam, bo czytałam, że gdzieś się coś ustawia, jakąś temperaturę, inną w każdej szufladzie. Po prostu dla mnie to jest jakieś, bo tu sobie mogę wywiecznik zrobić albo sobie zamknąć wywiecznik. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja, no ale okej, nie będę z tym walczyć. Tak jest, taką se lodówkę kupiłam i taką muszę mieć. No ale podoba mi się właśnie. Tam będzie getrenka, a tu będzie jedzenie. Wreszcie, chyba że tak powiem, będziemy się mieścić normalnie, nie będziemy mieć problemu. Zawsze, no.
W zimie to się wspomagamy balkonem, bo przy kuchni jest balkon duży, także jakieś gary, jakieś coś to wystawiamy i na balkon. Ale moi kochani, wiecie, jak to jest latem, o chłodnika gar zrobię, schłodziłoby się w lodówce, no to trzeba coś innego wyjąć. Tu całego arbuza kupić, schłodzić, tu owoce takie schłodzić, tu warzywa. No to wszystko się bardzo szybko niszczy. Ja do tej pory to zaraz wam pokażę, jak ja się tutaj właśnie, o, tu jest kącik. Tak trzymaliśmy to wszystko i na tej drugiej lodówce również właśnie tak całość to była zawalona. Lodówka i ta zamrażarka. Owocami, warzywami wszystko to było zawalone, natomiast no po prostu to się wszystko niszczy, odlatuje strasznie. Mam tylko nadzieję, że będę zadowolona z tej lodówki, że będzie się dobrze spisywać, bo czytałam opinie w internecie na polskich stronach, bo Niemcy to tak nie chcą pisać opinii. Niemcy to bardzo sporadycznie, a już jak napiszą, to wypracowanie albo maturę, po prostu nie chcą się czytać. Kupiliśmy tą Gorenje, nie wiem jak się czyta. Były różne opinie, były bardzo dobre opinie, były takie opinie, że ona tam jakieś zawiasy padają, że coś tam, ale nie w tym modelu, tylko w innym. Tak patrzę, gdzie ja mam zawiasy. Tu mam u góry zawiasy. Gdzie ja mogę mieć zawiasy? No w drzwiach mam zawiasy. Ale ja jestem po prostu popierdzielona. A co tutaj mi dali jakieś? No i nie zobaczymy, co to jest. Jakiś liścik miłosny. Po chińsku? A nie, już wiem, bo to była ta na napoje i tutaj, że to się kładzie butelki, bo tutaj była ta butelkowa półka, ale ja ją sobie już przebudowałam. Widzę, że tu jeszcze mam folijkę. Wszystko jest, o, prezerwatywa. Foliki, wszędzie foliki. Już myślałam, że wszystkie zdarłam, ale nie. Okazało się, że nie wszystkie, że jeszcze jedną znalazłam. Jeszcze pewnie przy myciu nie jedną znajdę. Także tak się. A i jeszcze co do ceny, wybrałam tą lodówkę, bo ona była akurat w promocji, aczkolwiek w wielu sklepach rzeczywiście była w promocji. I słuchajcie, taka lodówka to jest mniej więcej 10 do 11% miesięcznego budżetu, gdzie dwie osoby pracują. To jest 10% naszego, oczywiście netto, tak? Bo nie to, co tam nam brutto by wpływało, gdzie zapłacę na kasę chorych, na podatki i na inne rzeczy, tylko to jest 10-11% naszego miesięcznego budżetu. Zakup lodówki. Chciałam oczywiście kupić ją na raty, ale oto raty mi się nie podobały. Musiałabym za dużo zapłacić, bo na przykład w MediaMarkt jest taka opcja, że mam 20 rat 0% i rzeczywiście jak cena jest na przykład 500 euro, tak, to ja płacę 20 razy 25 euro. Też rzeczywiście nie ma żadnych ukrytych opłat, nie ma nic takiego i chciałam sobie w czymś takim wziąć, ale oto takiego nie ma, no więc wzięłam za gotówkę, no bo no i mam tą gotówkę, tak, mogę sobie pozwolić, ale skoro mogę spłacać ją po 25 czy 50 euro, także ja jej nie odczuję w ogóle kupienia, no to nie ukrywam, że ja bym wolała kupić na raty. Takie 0%, ale już jak muszę płacić oprocentowanie za podpisanie kredytu na raty, to nie, 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 to ja dziękuję, to ja właśnie kupię wszystko w systemie takim gotówkowym. I tak jak braliśmy w tym Otto jednocześnie trzy rzeczy: lodówkę, monitor do komputera i komputer, przy czym komputer jest najdroższy. O komputerze, jak przyjdzie, będzie osobny filmik. To słuchajcie, jak sprawdziłam, ile by nas kosztowało, jakbyśmy kupowali w systemie ratalnym, to wyszło mi, że koszt monitora musielibyśmy dopłacić. To ja naprawdę wolałabym sobie kupić jeszcze jeden monitor, na przykład młodemu, bo młody tam ma nie za duży ten swój monitor. 27 cali monitor wolałabym mu kupić, niż płacić jakiemuś bankowi za system ratalny, tak? Ale jak jest 0%, to ja poproszę, to ja oczywiście pierwsza stoję w kolejce, jestem chętna. Także, jeszcze właśnie miałam wam powiedzieć, skąd
To, że na getrenkę wykorzystamy taką tamtą lodówkę, no to jest jedno, ale po prostu u nas i sąsiedzi nasi, i u mnie w pracy wszyscy faceci, bo ja pracuję głównie z facetami, tutejsi wszyscy, oni nie mogli tego przeboleć, że my nie mamy właśnie getrenkę, kühlschrank. Jak można żyć, nie mieć dostępnej w piwnicy czy w garażu lodówki na getrenkę, gdzie siedzisz w ogrodzie, idziesz sobie, wyciągasz piwo z lodówki zimne, a nie musisz chodzić do domu czy jakimiś opłatkami, bo tu każdy ma, słuchajcie, lodówkę i to rzeczywiście nie mają takich małych lodówek, jak chodzimy, imprezujemy, tylko mają duże lodówki. Tam kilka skrzynek piwa wiecznie jest w tych lodówkach, jakie chcesz pić, takie piwo, takie czy inne zwykłe napoje. Winka są, chłodzą się, szampany, także tylko to już w mniejszej ilości, głównie to właśnie zwykłe napoje i piwo. I każdy ma po prostu lodówkę na napoje, a my nie mieliśmy. To tak jak pamiętam, jak myśmy mieszkali w Radomiu, to nieważne było, że mieliśmy swoje własne mieszkanie, ale na przykład nie mieliśmy samochodu, to my byliśmy straszna bida z nędzą, bo ci, co mieli za 500 zł czy za 2000 ruinę samochód, mieszkali razem z rodzicami w mieszkaniu 40 metrów kwadratowych. Oni nie byli bidą z nędzą, bo oni mieli samochód, a myśmy nie mieli auta, więc my byliśmy totalna bida z nędzą. Tak na przykład w Radomiu jest postrzegane bogactwo, wyznacznik bogactwa. Natomiast ja po prostu nie mam stresa, żeby kupić ruinę za 500 zł, która stoi pod oknami i nie mogę jeździć, bo się boję, że w pierwszy zakręt nie wejdę. Ja mam na to wybanę, no i nie przejmuję się tym. Ja mam swoje priorytety i żyję według tych swoich priorytetów, nie patrzę co i jak. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale ostatnie 5 lat czy 4 lata, już nie pamiętam, 2000. 5 lat, ostatnie 5 lat życia mieszkam, z polskich lat życia mieszkaliśmy w Radomiu. Wcześniej 20 lat mieszkaliśmy w Warszawie, no to w Warszawie to też nie wiadomo jak jest, bo to wiecie co, każdy żyje we własnym sosie, nikt z nikim nie porozmawia, nikt nie powie nikomu dzień dobry, to tam w ogóle nie wiem, jak byliśmy postrzegani, chyba w ogóle nie byliśmy postrzegani, chyba nawet nikt nie wiedział, że my tam mieszkamy, bo to jest tak w Warszawie, tak? Pamiętam, jak urodziłam syna, no fakt, że urodziłam go w zimie i po jakimś tam czasie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie zaczęłam wychodzić z wózkiem, to moja sąsiadka, która mieszkała obok drzwi, zdziwiła się, skąd ja mam dziecko. Bo ona nie wiedziała, że ja jestem w ciąży. Fakt, że u mnie brzuch było widać ostatnie tylko 1,5 miesiąca, ja wcześniej to 3 miesiące przed porodem to w dwuczęściowym kostiumie byłam na plaży nad morzem i w ogóle nikt nie widział, że jestem w ciąży. Jak prosiłam, żeby nie grali piłką koło mnie, bo jestem w ciąży, miałam stres, żeby leżeć i się opalać, to byli zdziwieni, tak szukali mi tego brzucha. Także u mnie tak było, że u mnie z dwóch chłopaków w ogóle nie było widać. Ostatnie tam 4 do 6 tygodni, a duże chłopaki się porodzili po 4 kilo, jakoś się tak schowali we mnie. Także tak było w Radomiu, słuchajcie, i tak było w Warszawie. Teraz tutaj natomiast, jak mieszkamy na wsi, to się nie spokojnie się nie przejdzie przez wieś, trzeba z każdym stanąć, porozmawiać, z każdym się pozdrowić trzeba. No i tak wygląda życie na wsi i to mi się podoba, tak? Nie jesteśmy sami. Na przykład dzisiaj, jak wyprowadzałam auto z garażu, żeby przez garaż wsadzić lodówkę do domu, bo jest wygodniej niż przez drzwi. Drzwi są jeszcze pół piętra niżej, więc jeszcze jedne schody by były do pokonania. Garaż jest trochę wyżej, bo wiecie, że nasz dom stoi na zboczu, więc on po prostu jest nierówny, tak? Gdzie niegdzie ma 3 poziomy, gdzie niegdzie ma 4 poziomy. 2 poziomów nie ma nigdzie chyba. Nie, 3 i 4 poziomy ma, zależy w którym miejscu, bo są w niektórym miejscu poziom ma 5 metrów, w niektórym miejscu poziom ma 2,30. No to jest życie takie w górach i dom w
wkopany, jak to się mówi, w zbocze góry. Także jak przygotowywałam garaż, żeby wnieśli mi lodówkę przez garaż, to takich mamy tu sąsiadów, prawie 90 lat mają. Oni mają między 85 a 90 lat. Zawołali mnie tam, doszłam do nich, chwilę porozmawialiśmy. Okazało się, że dopiero co mieli wypadek. Oni, słuchajcie, mieli Audi. To Audi po prostu niezawodne. 500 tysięcy kilometrów nim zrobili w 20 lata i ono w ogóle do mechanika nie jeździło. Tak jak myślałam, że dziadek odchodząc na emeryturę kupił to Audi. I mieli je 20 lat, ani razu nie było w naprawie. Dziadek jeździł całe życie samochodem, słuchajcie, nigdy w życiu nie miał wypadku żadnego. Teraz pojechali do Austrii się zatankować, no młodzi ludzie, tam jest jezioro obok, jeżdżą podpici i wjechał w nich auto całe do kasacji, po prostu nic z auta nie zostało. Babcia była kilka dni w szpitalu, pokazywała mi jakie wylewy, jakie wszystko, no po prostu tragedia, musiała być zszywana. Dziadki w tym wieku, słuchajcie, gnój, głupi, pijany, mógł zabić mi sąsiadów. No ale na szczęście, jak to się mówi, żyją, tak jak im powiedziałam, to, że auto na szrot to nie jest ważne, ważne jest, że oni z tego w miarę wyszli cało, tak? Poza tym szokiem, który mieli, poza właśnie takimi obrażeniami innymi, no to niestety, ale znaczy niestety, na szczęście im się nic nie stało, tylko niestety auto, ale mówię, auto to auto, no powiedziałam, że jak potrzebują zakupy czy receptę od lekarza, no bo do lekarza no to tylko po południu możemy ich zawieźć, ale w razie czego to, żeby przyszli, powiedzieli, to zawieziemy ich na zakupy, zawieziemy do lekarza, receptę odbierzemy, no co tam można, no to pomożemy, bo to są ludzie, wiecie, no wiekowi już i to trzeba tak umieć tutaj, trzeba tak żyć w tej małej społeczności, no. Innym dziadkom kawałek zawsze odśnieżyły chodnika, bo graniczą ich płot graniczy z nami, no to ponieważ to jest ile, pół metra, metr dalej, to zawsze jak odśnieżą wjazd do garażu, to im tam odśnieżę do tej furtki, żeby nie musieli się już namachać, resztę se sami co chcą odśnieżają. No ale wejście do furtki zawsze jak u nas się odśnieża, to i im się odśnieży. Inni sąsiedzi przyjadą traktorem, mi odśnieżą, jak jest za dużo śniegu, nie namachamy się łopatami we trzy osoby, to wjeżdżają traktorami, wywożą ten śnieg na pola, słuchajcie. No takie jest życie u nas na wsi, powiem wam, lepiej niż w Radomiu, gdzie właśnie, gdzie byliśmy bidą, bo nie mieliśmy auta, niż w Warszawie, gdzie w ogóle nie wiedzieli, że mieszkamy. Jezu, zrobił mi się bardzo długi filmik, wzięło mi się na wspominki. Także pozdrawiam was serdecznie. Zabieram się, nie, jeszcze chyba się nie zabieram do mycia, niech ona sobie może do jutra postoi, to się odśmierdzi, a ja potem będę ją jutro chochlować. Trzymajcie się wobec tego ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Piszcie komentarze, klikajcie, subskrybujcie, wciskajcie dzwony i bawcie się dobrze na wakacjach. Pa, pa!